Cześć, dzień dobry kochani, witajcie na polach książkowych. Dzisiaj taki dla rozluźnienia film, który się nazywa Anti-TBR Book Tag. Pytania po prostu ściągnęłam od zaksiążkowanych, które tłumaczyły te pytania na bieżąco z angielskiego. Taki wewnętrzny leń, dlatego że już wiecie, już jest późna pora. Stwierdziłam, że ostatnio po prostu na moim kanale są takie poważne recenzje, więc czas na coś właśnie lżejszego. Jedziemy z pierwszym pytaniem. Popularna książka, którą wszyscy kochają, a Ciebie nie interesuje. I zaczniemy z grubej rury. Ja myślałam właśnie, żeby to będzie taki luźniejszy, że sobie tam pogadam, coś tam tego. No a tutaj od razu takie pytanie. No i niestety bardzo mój wybór będzie pewnie kontrowersyjny. Dlatego, że nie chcę czytać Szklanego Klosza Sylwii Plath. Przepraszam wszystkich miłośników, ale po prostu ta tematyka tego załamania, nie wiem, czy załamania nerwowego, czy coś tam, jest dla mnie taka bardzo taka swędząca, że tak powiem. Nie wiem, jak to do końca nazwać. I nie wiem, czy ja dobrze po prostu sobie kojarzę pewne jakieś tam pewne odczucia, dlatego że mam wrażenie, że to będzie coś podobnego do Czarnego Łabędzia, tego filmu, gdzie ja po prostu, to był dla mnie tak niewygodny film, ja nie dałam rady na to patrzeć, siedziałam i tak, wiecie, nie lubię tego uczucia po prostu, nie lubię takich książek, w których jest taka bardzo mocna, bardzo tak zaznaczona niemoc. Nie lubię czuć się bezradna i chyba bezradność to jest rzecz, która po prostu najbardziej mnie przeraża, dlatego tutaj właśnie Szklany Klosz. Oczywiście mogłaby to być też inna książka o takiej tematyce, ale po prostu wydaje mi się, że ta jest taka najbardziej znana i lubiana. Pytanie numer dwa. I połączę to z pytaniem od razu, złączę takie dwa pytania w jedno. Autor, którego nie chcę czytać i autor klasyczny, którego nie chcę czytać. No i tak, autor, przerwę tezę, upasę, tylko że klasyczny autor to jest bardzo podobny, ale autor, którego nie chcę czytać, to tak standardowo, to jest Remigiusz Mróz, Paula Hawkins, Christine Hanna, po prostu nigdy nie czytałam książek tych autorów i jakoś mnie w ogóle nie ciągnie, nie wiem. Kryminały czytam rzadko, jeżeli już czytam, to nie wiem, coś musi mnie naprawdę przekonać albo zaciekawić po prostu. No i ten klasyczny autor. 3, 2, 1. Virginia Woolf. I to nie jest tak, że nie wiem, uparłam się na jakieś po prostu kobiety, które coś wniosły do feminizmu. Ja po prostu zabrałam się za książkę Virginia Woolf. I ja po dwóch stronach nie dałam rady czytać. Ja miałam wrażenie, że to jest jakiś, że to się odbywa jak performance, że to była książka fale, może po prostu od złej książki zaczęłam. Ale po prostu jakby tam byli rozsadzeni ludzie, stali i nagle każdy coś tam zaczął gadać takiego, wiecie, nie wiem, przemoc. Drugi mówi coś tam, trzeci mówi coś tam i tak, wiecie, i tak stoją w kółku i takie pojedyncze wyrazy i takie dziwne to nawiązanie ze sobą, jakieś sytuacje, jakieś zdania. No, źle się zaczęła moja przygoda z Virginia Woolf po prostu i nie wiem, gdzieś tam, no nie jest w kręgu moich zainteresowań. Kolejne pytanie, również niewygodne, nie wiem, no ten tak jest naprawdę zły. Problematyczny autor, którego nie chcę czytać. No i tutaj powiem, że to jest Jakub Żulczyk. Ciężko mi było znaleźć kontrowersyjnego autora, a jest to jedna z takich postaci, która no, ostatnią, która gdzieś tam, wiecie, jest w mediach o niej głośno. I nawet nie chodzi o sytuację, która, przez którą jest głośno. Po prostu Jakub Żulczyk w swoim już wcześniejszym zachowaniem gdzieś tam tak mnie do siebie zraził, dlatego że ja nie lubię ludzi przesiąkniętych taką, nie wiem, nienawiścią, taką chęcią hejtu. Nie jara mnie to w ogóle. I właśnie te wypowiedzi, nieważne w którą one stronę były nastawione, jakby to mnie nie interesuje, czy on mówił zgodnie z tym, co ja myślę, czy nie. Po prostu nie mówił w takim tonie, w którym ja lubię, wyszłam na jakąś paniusię, ale
No właśnie coś takiego przez niego przesiąkało złego, po prostu takie, nie wiem, czy to nastawienie, czy coś, i nie. Autor, którego przeczytałeś parę książek i zdecydowałeś, że nie są dla ciebie. Stephen King. I ja wiem, że ja się o nim dobrze wypowiadałam. I ja dalej mam takie zdanie, że to naprawdę są bardzo dobrze napisane książki, że one mają, no w Leśnieniu mi czegoś zabrakło, ale to naprawdę fenomenalna książka, fenomenalna powieść. Ale jakoś jak myślę, czy chcę przeczytać coś Kinga, to mówię takie, że nie, w sumie to mi starczy, to są takie książki, które nie wiem, które są popularne i nie potrzebuję czytać innych książek tego autora, tym bardziej, że mam dużo innych książek, które chcę przeczytać po prostu. Ogólnie długo strasznie szukałam odpowiedzi na to pytanie, dlatego że rzadko kiedy czytam coś, bo tu jest parę książek, no nie? A ja rzadko czytam książki jakiegoś autora więcej niż raz, jeżeli mi się nie spodobał. Ja po prostu w to nie brnę. Ja naprawdę mam kupę innych rzeczy do roboty niż czytanie. Ja rozumiem dawać szansę jakiemuś autorowi i tak dalej, ale ja nie mam czasu na dawanie szans. I tyle. Z chęcią na przykład dałabym szansę B. Soulery, która po zamianie strasznie mnie do siebie zraziła. I chciałabym przeczytać Współlokatorów, ale po prostu nie jestem nastawiona aż tak pozytywnie na tą książkę, jak byłam wcześniej. Więc po co mam czytać coś, na co jestem z góry nastawiona, że to może nie być dla mnie? Wolę przeczytać coś, co myślę, że wow, chce mi się to czytać i tak dalej. Odpowiedź tu bardzo, bardzo prosto brzmi. No ale właśnie wygrzebałam kolejną taką autorkę z moich zamierzchłych czasów czytelnictwa i jest to Danielle Steel. Przeczytałam jej kilka książek, ale zakończyłam na... Ojku, nie pamiętam jaki tytuł był tej książki, ale doskonale pamiętam treść i że nie skończyłam jej. To była książka, że było tam małżeństwo prawników, no i tam nie wiem, wigilijną noc czy coś tam zabili tego ojca. To jest początek książki, to nie jest spoiler. Zabijają tego ojca, no i w ogóle są święta, ta matka czeka w domu na tego ojca z tymi dziećmi wszystkimi, się okazuje, że tam każdy z jakąś wadą, ten nie wiem, ten jest inwalidą, ten coś tam z rośnym, widzi po prostu krzywdą pogania, że aż po prostu miałam takie stwierdziłam, nie, to nie jest w ogóle książka dla mnie. No i na tym skończyła się moja przygoda z Danielle Steel. Gatunek, który cię nie interesuje, albo próbowałeś i się z nim nie polubiłeś, no to erotyki kompletnie są poza zasięgiem. Mi wystarczył Grey. Tam było już na tyle. To była taka fantastyka, że mi starczy do końca życia. No jak jesteśmy już w temacie tych erotyków, no to takie zwykłe romanse też nie bardzo są takie właśnie, wiecie, typowe romanse typu właśnie na przykład wspomniana Danielle Steel albo tego typu książki, gdzie też po prostu musi się stać największa krzywda świata. Wspomniana wcześniej Christine Hanna, no to właśnie to jest coś takiego. Ale co ciekawe, są takie bardziej podchodzące już pod obyczajówki niż pod romanse, które rzeczywiście niektóre mi się spodobały. No i poradniki, które po prostu przez jakąś tam ilość stron powtarzają się, mówią ci to samo, wbijają ci to wszystko do głowy. Nie umiem czytać książek motywujących, ja się tak przy nich rozpraszam, że to jest, nie wiem, nie, to absolutnie nie jest dla mnie, nie potrafię się na tym skupić, nie potrafię się w to wczytać, a przede wszystkim takie książki kiedyś, jak nawet jak przeczytam jakieś artykuły, czy coś tam, czy byłam kiedyś tam na jakimś szkoleniu czy coś, no to jest tak, że ja jestem tak podjarana, tak jeden, dwa dni, tydzień max, a potem jak to już to ze mnie opadnie, no to już mam takie i więc to na mnie nawet nie działa i ja strasznie szybko mam taki słomiany zapał bardzo mocno, chociaż może słabo to widać po moim kanale, no bo ja się spodziewam, że po miesiącu to rzucę, więc jest gitara. I właśnie ten mój słomiany zapał powoduje to, że mi to nic nie daje i tak ja to przeczytam i
I tu wiecie, pójdzie tak samo z dietami. Idę na jakąś dietę i się trzymam tak rygorystycznie i w ogóle aż ktoś mnie namówi, nie, na przykład po 2 miesiącach potrafię tak trzymać. No nie wiem, na cukierka. No to jak ja już wezmę jednego, to już potem nie ma przebacz. Już musi być, muszę uflecić inne rzeczy, bo już myślę, aha, dobra, już zjadam tego, to już coś tam. Ja muszę, wiecie, rygorystycznie, o matko, jaka dziwna się wywiązała tutaj historia. Książka, którą kupiłeś i nigdy nie przeczytasz. Czemu ja to kupiłam? Czy ktoś może mi powiedzieć, czemu ja to kupiłam? Z rozmachu całkowitego, dlatego, że była promocja w tym... W Bonito na wydawnictwo MG minus 50% na wszystkie książki właśnie z tego wydawnictwa. No ale jak pokazałam te książki wam w Bookhaulu, to powiedzieliście mi, że tłumaczenie jest nie dość, że skrócone, to jeszcze przez jakiegoś nie wiadomo kogo przetłumaczone, że to jest jakaś zbieranina ludzi z przeszłości i że tak naprawdę i tam wie, kto to był. Więc tych książek nie przeczytam. Będę czekała po prostu, aż wyda się, może po prostu ktoś się zdecyduje, żeby wznowić jakieś tam te stare wydania, które były kiedyś i które mi polecaliście na przykład. Albo żeby może po prostu ktoś od początku się wziął za nędzników i je wydał w ponoć 4 tomy, to jest absolutne minimum. I ostatnie pytanie. Seria, która jest popularna, ale jej nie przeczytasz, bądź zacząłeś, ale był to DNF. I zaczynam od serii, której naprawdę chciałam dać szansę, która sama w sobie do siebie mnie nie ciągnęła, ale mnie dużo osób namawiało do przeczytania jej, że będę zadowolona i tak dalej. Być może. Ja tego wcale nie neguję. Może kiedyś najdzie dzień, że stwierdzę, tak, to jest ten czas, żeby przeczytać tę książkę. Wszystkich przepraszam bardzo. Kwartet klimatyczny Maji Lunde, czyli Historia pszczół, Błękit i Ostatni. I jeszcze będzie jedno, no bo to kwartet, ale nie umiem sobie wyobrazić, o czym jest ta książka, przez co nie umiem się do niej zachęcić. Jakoś, nie wiem, nie wyobrażam sobie tej książki. To dziwnie brzmi może dosyć, ale nie miałam ani razu przez bardzo długi czas, no odkąd wiedziałam, że ta książka istnieje, na pewno ponad rok, nie miałam czegoś takiego, że a może bym przeczytała. Nie, po prostu ludzie mi polecali, sobie powiedziałam, okej, no może dam szansę, ale nigdy nie miałam takiej realnej myśli. 7 sióstr, Lucindy Riley, też ta seria ostatnio została bardzo tak wzniesiona przez śmierć autorki w zeszłym roku. Przepiękne są te wydania z Albatrosa, naprawdę piękne. Mogłabym je mieć u siebie na półce, nie mam z tym problemu. Ja nawet zaczęłam słuchać 7 sióstr, te pierwsze, ale ja wiem, po 10 minutach to wyłączyłam, nawet nie pamiętam, co tam było w sumie. Zaczęłam wtedy słuchać, akurat wyłączyłam to i zaczęłam słuchać Blizny Żarskiego i nigdy więcej do tego nie wróciłam, a to było ponad pół roku temu. Nie wiem, też te książki nie potrafią mnie do siebie zachęcić. No i też z takich serii, no to chyba będzie Miasto Mosiądzu. Kiedyś myślałam, że może przeczytam, ale jakoś oczywiście nie wiem, na czym to polega, ale mam wrażenie, że książki wydawane przez wydawnictwo Winidia jakoś nie potrafią do mnie przemówić. Coś chyba z tym jest. No i słuchajcie, to na tyle. To wszystko. O Jezu, sorry, że za mój dzisiejszy wygląd, ale myłam się. Włosy mam. Oczywiście w czwartek zapraszam was na recenzję Podziemie Pamięci Yoko Ogawy. I życzę miłego tygodnia. Dzięki za oglądanie. Na razie.